czwartek, 23 maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Na początku czerwca ma dojść do rozmów protestujących rolników z wojewodą śląskim. Rolnicy chcą zwołania regionalnego szczytu, podczas którego mają zostać omówione kwestie m.in. Zielonego Ładu oraz kosztów produkcji. Protestujący twierdzą, że złożyli pismo w tej sprawie już w marcu, a do dziś nie dostali odpowiedzi. Dlatego wczoraj złożyli wojewodzie niezapowiadaną wizytę. Magda Sincewicz. Gdy kilkadziesiąt osób pojawiło się w urzędzie, wojewody w nim nie było. Był w terenie. Po kilku jednak godzinach wrócił. Wtedy rozpoczęły się rozmowy. Te wstępne, bo na te konkretne przyjdzie jeszcze pora. Podczas tego spotkania ustalono wstępnie, że faktycznie możliwe jest zorganizowanie pewnego rodzaju spotkania Rady do Spraw Rolnictwa i ustalono wstępnie, że prawdopodobnie będzie to termin po 30 maja. Obie strony na to przystały i zgodziły się na takie rozwiązanie. Jak twierdzą protestujący, zasługują, jak ich koledzy w innych województwach, na organizację szczytu rolników na Śląsku. W naszym regionie nie było takiego od 17 lat. Pan wojewoda był bardzo zdziwiony, bo powiedział nam, że przecież nasze problemy zostały rozwiązane. Myśmy zadali pytanie, jakie problemy zostały rozwiązane. No, Zielony Ład został wycofany, rekompensaty do zboża macie i tak dalej. Jak myśmy nasze argumenty zaczęli przedstawiać, że tak naprawdę nie ma nic załatwione, no to pan wojewoda naprawdę zdziwił się. No i powiedział, że jeśli jest taka potrzeba, to on jest w stanie zorganizować, tylko że nie to szczyt rolniczy, a Rady do Spraw Rolniczych, takie posiedzenia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Pierwsze z nich ma się odbyć na początku czerwca. Jeśli do niego nie dojdzie, rolnicy zapowiadają, że ponownie odwiedzą urząd, tym razem liczniejszą grupą. Wśród ich postulatów są m.in. stop dla polityki Zielonego Ładu, czy niekontrolowanego importu produktów i artykułów rolnych spoza Unii Europejskiej oraz sprzeciw wobec ograniczania hodowli zwierząt. Biegły prokurator prowadzący śledztwo w sprawie pożaru odpadów w Siemianowicach Śląskich weszli na zniszczony przez ogień teren. Mogli to zrobić dopiero po tygodniu od pożaru, bo cały czas trwało dogaszanie. Prokuratura czeka teraz na ekspertyzę. Śledczy badają dwa wątki. Pierwszy dotyczy okoliczności i przyczyn samego pożaru. Drugi procederu składowania w tym miejscu niebezpiecznych odpadów. Paweł Jędrusik. Pożar przy ulicy Wyzwolenia w Siemianowicach Śląskich miał miejsce 10 maja. Jego gaszenie trwało kilka dni, a do czasu zakończenia akcji gaśniczej prokuratura nie mogła prowadzić na miejscu niezbędnych czynności. Część z nich wykonała w tym tygodniu. Na obecnym etapie są przesłuchani świadkowie. Przeprowadzono również oględziny monitoringu, który został zabezpieczony z okolicznych kamer. We wtorek prokurator przeprowadził oględziny na miejscu zdarzenia wraz z biegłym. Pożar w Siemianowicach gasiło kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Na razie jeszcze nie możemy mówić o przyczynach. Czekamy na opinię biegłego, który mam nadzieję wskaże nam, co się stało. Według szacunków podczas pożaru mogło się palić nawet 10 tysięcy ton odpadów. Podszywali się pod amerykańskich żołnierzy czy lekarzy. Czasem pojawiał się wątek matrymonialny. Podając się za zamożne osoby albo instytucje, obiecywali duże sumy, ale najpierw kazali płacić. Ofiary straciły 25 milionów złotych. Nigeryjscy oszuści wciągali ofiarę w grę psychologiczną, wysyłając wiadomości w internecie. Jedna z kobiet przekazała im 800 tysięcy. Na razie wiadomo o 500 poszkodowanych, ale mogą ich być tysiące w całym kraju. Wszystko rozegrało się przez internet. Policjanci zatrzymali w Katowicach sześcioro obywateli Nigerii. Działali w sposób bezwzględny. Wyłudzali pieniądze albo dane osobowe za pomocą portali społecznościowych i komunikatorów. Twierdzili, że ofiara musi najpierw uiścić opłatę administracyjną, zapłacić podatek albo pokryć inne rzekome koszty, aby uzyskać dostęp do obiecanych pieniędzy. Nie brakowało także wątków matrymonialnych, wykorzystujących uczucia rozmówców. Śledczy zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn. Ich oszustwa mogły dotknąć setek, a nawet tysięcy osób. Śląscy śledczy ustalili około 500 pokrzywdzonych. Ofiary cały czas się zgłaszają. Policja zachęca do tego kolejnych oszukanych. Sprawcy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i licznych oszustw. Czterech zostało aresztowanych. We'll be right back.
Prawo i Sprawiedliwość chce wydłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Te mają wzrosnąć i to sporo, od lipca. W całym kraju ruszyła już zbiórka podpisów przeciwko podwyżkom. Paweł Jędrusik. Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop podwyżkom od lipca Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło już kilka dni temu. Teraz akcja rusza w Gliwicach, a podpisy będą zbierać lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Już wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział dopłaty do mediów dla najbardziej potrzebujących. Dopłaty będą dla najuboższych, natomiast ten projekt obejmuje wszystkich. Pytanie o kryterium najuboższego. Otóż w mojej opinii Polska przez ostatnie 10 lat, a zwłaszcza przez ostatnie 8 lat, stała się jednak krajem klasy średniej. I ta klasa średnia raczej na tych dopłatach nie skorzysta. Na razie chodzi o to, aby przedłużyć zamrożenie cen gazu i prądu o kolejne pół roku. Głównie w rejonie Urzędu Miasta, tam będziemy mieli ustawiony stolik. Wymogiem złożenia obywatelskiego projektu ustawy jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów. Zbiórka jest organizowana w całej Polsce. Liczę na to, że szybko uda nam się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Dwa dni temu premier Mateusz Morawiecki informował, że PiS zebrało już kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Przed Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach stanęła ławeczka profesor Ariadny Gierek-Łapińskiej. Była jedną z najsłynniejszych polskich okulistek. Przez lata kierowała kliniką okulistyki szpitala przy Ceglanej. Zmarła 4 lata temu. Magda Sincewicz. A tak, jakby wciąż tu była. Istnieje w pamięci rozmowach tych, którzy dalej tu pracują. Wszystkiego nauczyli się właśnie od niej. 34 lata temu podjęłam pracę w tym ośrodku. Byłam zatrudniona przez panią profesor i przez wszystkie lata, jak długo pani profesor była w naszym ośrodku, czułam cały czas, że gdzieś blisko mnie jest. Kierowała nami wszystkimi. Oni to pamiętają, są wdzięczni. Nie tylko kadra medyczna, ale także pacjenci. Dlatego przyszli dzisiaj tak tłumnie, by znowu się z nią przywitać. Byli też bliscy i czuli jedno. Dumę? No chyba dumę. Dumę i zadowolenie. To znaczy, że ja to wiedziałam, ja to czuję. Widziałam to też na pogrzebie mamy. To były czasy covidowe, jak był pogrzeb i też było bardzo dużo osób, ale dzisiejsza uroczystość jest jednak całkiem inna i uważam, że było pięknie dzisiaj i bardzo jestem szczęśliwa, że było tyle osób i że ta ławeczka powstała. Powstała dosyć szybko, bo same prace nad rzeźbą trwały niecałe 3 miesiące. Ostateczna decyzja o tym, jak ma finalnie wyglądać postać pani profesor, kolejne 2. W efekcie udało się stworzyć postać 1:1 z jednego z najszlachetniejszych materiałów, czyli z brązu. Dzięki trwałości odlewu będzie mógł tu stać przez długie lata. Ta atmosfera to jest taka rodzinna, powiedziałbym nawet atmosfera, która towarzyszyła tej idei i powstawaniu tej rzeźby. No i byłem bardzo mile zaskoczony i poruszony tym, że to środowisko lekarzy tutaj związanych z tą placówką tak bardzo się zaangażowało. Podobnie jak ona, w swoich pacjentów, współpracowników i pasję, jaką niewątpliwie była jej praca, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Ariadna Gierek-Łapińska była jedną z najwybitniejszych polskich okulistek. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika pierwszej katedry okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej przełomowe osiągnięcia pozwoliły na zastosowanie nowych metod w chirurgii okulistycznej, w tym implantacji sztucznych soczewek u pacjentów z zaćmą czy produkcji pierwszych soczewek kontaktowych w Polsce. Na lodowisku wcale nie trzeba jeździć na łyżwach albo grać w hokeja. W Bytomiu, na lodowisku właśnie, rozpoczęły się widowiskowe Mistrzostwa Polski Mażoretek. Będzie je można oglądać przez 4 dni, a dziś z kamerą był tam Paweł Jędrusik. Sport mażoretkowy w ostatnich latach zyskuje na popularności w Polsce. Nieprzypadkowo, bo to całkiem widowiskowa dyscyplina, choć trzeba przyznać, że trudna i wymagająca dużej sprawności fizycznej. Przez ostatnie miesiące były prowadzone Mistrzostwa Okręgu. Były to eliminacje do właśnie tegorocznych Mistrzostw Polski. No i tutaj mamy ponad 700 prezentacji najlepszych zespołów w całej Polsce, które będą walczyły o tytuł Mistrza Polski w różnych kategoriach, z różnymi rekwizytami, na przykład z batonem,
kijem, z pomponem, z buławą czy z flagą. Ale zawody wyłonią nie tylko mistrzów Polski, ale także tych, którzy będą reprezentować nasz kraj w trakcie międzynarodowych mistrzostw. To jest takie moje, można powiedzieć, drugie życie. Co jest trudnego w takich występach? No na pewno połączenie techniki tańca z rekwizytem. Najpierw zaczęłam chodzić na zajęcia, ale później zaczęłyśmy ćwiczyć z pomponami, no i jakoś tak wyszło. Wciągnęło? Tak. A jeśli ktoś chce zacząć przygodę z tym sportem, to zawodniczki mają rady, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. No na pewno ćwiczyć i to dużo. Mistrzostwa Polski Mażoretek w Bytomiu potrwają do 26 maja. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.